Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co Ja Patrzę. Ja jestem Kuba, niezmiennie, a to jest finał reality show pod tytułem Żony Podlasia, sezon pierwszy. Jakoś tutaj dobrnęliśmy. Natomiast bardzo ważna informacja, w dniu dzisiejszym wpadł odcinek 8 i 9. Więc jeśli ich nie widzieliście, jeśli je przeoczyliście, to koniecznie nadróbcie i wróćcie do finału. Tylko przypomnę możliwości postawienia mi kawy tudzież innego trunku, co tam sobie życzycie. Wszystkie linki jak zwykle w opisie. Pamiętamy również, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnych nie pomijamy, wszyscy razem. Wszyscy razem w jednym pępie. A ja już nie przedłużam tego wstępu i co, i jak zwykle lecimy z tym koksem. I moi drodzy, moje drogie, klasycznie szmatana kolado udo, trochę pudru róż na ryj. I jeszcze raz powtórzę, że jeśli wszystko pójdzie gładko, wiecie co mam na myśli, z nowym sezonem, no to jutro zaczniemy sezon drugi, którym premierę ma dziś wieczorem. Natomiast powiem wam szczerze, że nagrywanie trzech filmów na raz, w sensie w jednym dniu, to jednak nie jest normalne. Zacząłem od Azji Express w nocy. Poszła do weryfikacji, więc czekamy na dopuszczenie jej do obrotu, że tak ujmę. No, natomiast to może się zdarzać zarówno jutro, jak i za tydzień, najpóźniej za tydzień. Więc czas pokaże. Znaczy nagrywanie to jeszcze jako tako, ale nagrywanie i montowanie na raz wszystkiego, no to już jest... Teraz pojechałam, ponieważ miałam od niej odebrać banieczkę ze śmietaną. Wiejską śmietaną, trzeba to zaznaczyć. Proszę, to ja! A śmietana była nam potrzebna na zrobienie masła. Cześć. Ja wpadłam po tę śmietanę. Dobrze, chodź. A masełko było potrzebne dla mojego nowego pana Marianka do kanapek. A co tak pachnie? Jakiego pana Marianka? Ja już się naprawdę gubię się w tych ogłoszeniach, w tym wszystkim. Ja wiem, słuchajcie, co tu się powinno zadziać, jeśli chodzi o Jasię i jej podboje. Powinna być taka tablica, wiecie, taka jak z CSI albo z czegoś, nie wiem, z Zodiaka. Może to niedobra analogia, ale generalnie z jakiegoś dobrego kryminału. I takie, wiecie, czerwone kreski, czerwone nitki i tak. To jest myśl, to jest myśl. A bułki sobie piekie, do masła. A no to zrobimy masło. Do masła, no. Bułeczek napiekłam. Jo. Już i gotowe, powiedz. Tak, już gotowe, ja długo to nie... Dawaj mi to, bańkie. To jest banieczka, a ty wlezie tam gdzie? W rowerze masz miejsce? Tak, nie, bez problemu. Bez tobą pojadę. Mam, już. Jedziesz, bo możesz masło już robić. Mam gotowe, tak, pomogę ci robić masło. Na Podlasiu jeszcze ludzie są bardzo życzliwi i pomagają jeden drugiemu. To jest takie normalne. A co tam sobie powiedzą, o kim to powiedzą? To zabierzemy. Wiesz, bo ja jeszcze mam wędzenie kurczaczków dzisiaj. O, to masz roboty. Nie wiedziałam, że taka będzie brzydka pogoda, ale... Ja... Mówią, wszystko podrożeje. Jak wy przeżyjecie? Do mnie mówi, nie? Sy, chłopcy. Stawiu. Ja mówię, my z Jasio kiełbasy narobimy, z Jasio wędliny na wędzie. Co nam bieda radzi? No plus rzeczywiście mieszkania na wsi jest to, że ma się własne wyroby generalnie. Dużo roboty, ale ma się pewność, jeżeli chodzi o jakość i o brak chemii. No i generalnie chyba wychodzi taniej, no po prostu, tak? Jakby to się jest, to jest chyba naturalne. Jest naturalne i naturalnie tańsze. Czawiu na łące narwiemy i zupę ugotuję. A twój rower stoi? No. Dobra. Początkowy koszt, wiadomo, gospodarstwo i tak dalej. Jest dosyć zapewne wysoki, no chyba, że to się ma dziada, pradziada i tak dalej, to jest zupełnie inna historia. No w sumie tak w większości jest. No a ci nowi jakby mieszkańcy wsi to tak naprawdę nie są rolnicy, tylko po prostu mieszkańcy wsi, którzy mają kasę i sobie kupują chatę po prostu w miejscach, które nie są przeładowane ludźmi. Więc okej. Oczywiście trochę generalizuję, no ale wiecie, o co mi chodzi. Czy Aldona wiezie syna właśnie tam, gdzie obiecała? My jedziemy po Larysze. A nie, jednak nie, przepraszam. To jeszcze nie, to jeszcze jeden etap. Po Larysę. Po tą koleżankę Aldony, tak? Która ma jej pomagać w gospodarstwie, z tego co pamiętam. Z ostatniego odcinka. O matko, o masakra. Sorry. Nie zwracajcie uwagi na moje włosy, które są katastrofalne już na ten moment. Nie miałem czasu dzisiaj po prostu czekać, aż mi wyschną i tak dalej, moje włosy się kręcą i teraz naprawdę już się kręcą, ale po prostu dzisiaj nie miałem czasu tego ogarniać.
Sorry. Wygląda na to, że się zaczął czas, kiedy jestem gotowa na przyjęcie ludzi z powrotem do mojego życia. No brawo! Aldona! Może ten program w czymś pomógł? No bo zaczęła mieć kontakt z innymi ludźmi, tak? Chociażby z ekipą. No po prostu. Więc słuchajcie, może tak być. W okresie bycia na bezludnej wyspie tutaj. Nie da się cały czas być na bezludnej wyspie, bo człowiek nie jest stworzeniem do tego stworzonym. Skonstruowanym. Larysa jest moją dobrą koleżanką. Od generalnie ponad 30 lat się znamy. Z wyścigów ze Służewca. No to już taka znajomość naprawdę leciwa, naprawdę. No ja najdłużej, no ja sam mam 32 lata, więc siłą rzeczy nie, raczej ciężko byłoby mi znać kogoś. Chociaż mam cały czas kontakt z Justyną, która mieszkała u mnie w mojej miejscowości rodzinnej. I my się poznaliśmy... Ona teraz mieszka w Berlinie. My się poznaliśmy... Matko, jak mieliśmy 6 lat? 7 lat? Chyba 6. No to słuchajcie, 25 lat jakby nie było, a my się nadal jesteśmy w stanie spotkać. Nie, wiadomo, nie jest zbyt często, tak, bo to jest raz na rok, raz na 2 lata. Ale kurde, teraz się prawdopodobnie będę z nią widział w październiku. Więc... Ha! A taka moja przyjaciółka, no, z którą mam cały czas kontakt, no to my się znamy od pierwszej liceum, więc to troszkę krócej, ale też nadal długo, więc okej. Okay. Cofam to, co powiedziałem. Długo czekasz? No, z 15 minut. Że mówimy do siebie perciotka, no to tak bywa, no. Nie widzę w tym absolutnie nic zdrożnego. Niech sobie każdy mówi na siebie jak chce. Spoko, co nie? Mi się zdarza ciekawie bardzo mówić w gronie moich przyjaciół na siebie wzajemnie. No, ale robota ciotka cię czeka. To znaczy? Czy ciotka wie, w co się wpakowała właśnie? Nie pamiętam, żebyśmy się kiedykolwiek kłóciły. Też się nie przypominam. A zresztą o co? O chłopa? Dobra, widać, że one się naprawdę dobrze znają i po prostu dystans jest zacny. Taki, wiecie, taki rubaszny śmiech, taki trochę na siłę, a jednak wiele się za nim kryło prawdy. Abstrahując od tego, czy to jest reżyserowane, czy nie, ta dyskusja nie ma sensu dla mnie i tak. Właśnie, tylko się nie przeraź. Oj tam. My się zawsze dogadywałyśmy. Zresztą obie mamy rzadkie imiona, obie mamy na drugie Anna. I obie jesteśmy wariatki. Wszystko się zgadza. Po prostu... jak na Tinderze, perfekcyjne zmaczowanie. Ja się czuję tutaj lepiej niż w blokowisku. To wracamy chyba do myśli z pierwszych odcinków. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast, tak jak mówię, dla każdego coś miłego i coś dobrego i coś odpowiedniego. Ja sobie nie wyobrażam z wielu powodów żyć na takim odludziu, na takich odludziach. Dostęp do kultury, już tłumaczyłem w komentarzu w wielu filmach. Ja sobie nie wyobrażam przy mojej intensywności jeżdżenia do teatru, do kina teraz mniej, no bo... tak. Ale naprawdę, no... jakieś spotkania towarzyskie, przy mojej naprawdę intensywności życia. Nie dość, że tu jest intensywnie, to tam jeszcze bywa intensywnie. To jest w ogóle niewyobrażalne, logistycznie bezsensowne. Każdy niech sobie wybiera, gdzie chce i gdzie mu wygodnie i tyle. I ja nie uważam, że gdzieś jest lepiej, a gdzieś jest gorzej. Bo to jest bardzo indywidualna kwestia. To trochę mokre, Klaudia. Ale ja nie dam rady. Damy radę, bez wie. Kochan. Dobra, 3, 4. Op. 3, 4. Dobra. Bardziej w tamtą stronę teraz, boj. I 3, 4. Dawaj. Yes, mamy to. Dobra, no. Łacie, panie, trochę krzywo. Jeszcze trochę. Są nawet nasze dwie nowe bohaterki. Dobra. Chyba bicepsa trochę straciłaś, siostrzyczko. Bo ja w większości pchałam. Mamy dwa charaktery dominujące, więc kłócimy się ciągle. Tutaj nie ma równowagi. Tu jest... starcie tytanów, tytanek. Okej, ciekawie. Ale jeśli znajdą wspólny język, to może być dopiero siła nie do pokonania. Kłócimy się o wszystko. Dawaj, nie mam czasu. Co ty się obijasz, a nie ja? Zaraz z tym kopsnę, zobaczysz. Nie, strasznie, strasz. Bo się, wiadomo co. Kto się lubi, ten się czubi. No, my z Natalią się kochamy, no my jesteśmy siostrzyczki. Nie przeanalizowaliśmy, jakie konie w sumie chcemy.
Olek? Oj, daj mi tego mojego. Zobacz, jak się chłopak stara, po zawodach mnie wozi, robi cudawianki. Dobra, ale jak kobyły do wyźrebienia będą już na czasie, no dobra, to wstawiamy no Olka, a przenosimy. Dobra. Boksy są robione tylko i wyłącznie na zimę lub kiedy my ściągamy tutaj konie do pracy, tak? Teraz jest wiosna, pola są u nas nawożone, dlatego musieliśmy zrobić więcej boksów, żeby konie wszystkie się zmieściły. Chodź. Zobacz, jak ci mama wywalczyła. Jaki ładny boks. Ty mi tak ładnie nie rozwaliłaś. No to masz więcej pracy. Zawsze muszą być jakieś mini wygrzyty, no ale zawsze mimo wszystko do siebie wracamy, bo jesteśmy siostrami. Całe życie jest usłane mini zgrzytami. Pytanie jest tylko takie, jak do nich podejdziemy. Wiadomo, nie z każdym jest nam po drodze w życiu. To nie o to chodzi, żeby po prostu przed każdym ulegać, iść na kompromis i ratować znajomości, które naprawdę nie mają sensu, których termin ważności się skończył albo po prostu nie miały racji bytu. Natomiast no, mini zgrzyty, jak podstawa znajomości, chociażby z więzów rodzinnych, bo tak naprawdę czy rodzina, czy nie, to nie ma większego znaczenia. Krew tutaj nie ma nic do gadania. No to jeżeli podstawy znajomości są zdrowe, prawidłowe, no i po prostu jest ten klik, no to wszystko będzie, no to te zgrzyty, wiecie, one się same będą zacierać. A jeżeli jest wręcz przeciwnie, to nic nie pomoże. Bo na siłę to można się co najwyżej zesrać, a też nie zawsze. Olek, prosimy cię o zaprezentowanie się. No wystaw główkę, no pokaż. No pokaż, tak, zadowolony koń. Zadowolony, no taki mój kochany. Chanelko, ładny dostałaś boks. Tak, podoba się. A buziaka, nagrodę dla nas. No da mnie też. Za tą pracę, tak? O, jesteś już. Jestem. A dobrze. Damian do mnie przyjeżdża 2 razy w miesiącu. Jak ma wolny czas, przyjedzie, odwiedzi, posiedzi, czasem coś pomoże. A czasem coś, a czasem nie. Nie wiedziałem, jaką ci tam farbę kupić, jaką wybrać. Cześć. No, cześć. Pani mi doradziła. Jakaś tam emulsja. Ty się znasz na tym? No, a pokaż, co ty tam kupił. Tych wnuków to ja trochę mam. 4 chłopców i 1 dziewczyna. Z Damianem jest tam najbardziej związana. To jest mój pierwszy wnuk. A do czego ci ta farba w ogóle jest? No cóż, no pierworodny ma pierwszeństwo. Takie chyba są realia. Czy to fair, czy nie, pozostawiam wam już do oceny. Ja nie mam rodzeństwa, przynajmniej nie te, które znam, więc... Już malować pojedziemy. Gdzie? Tam na drogę, na szosę. O co będą malować? Ty krzyże na drodze malujesz? No trzeba tam, bo to dziadka pamiątka została. Okej, dobra, no okej. Wiecie, jaki mam stosunek do tego wszystkiego. Nie wiem za bardzo, jak się odnosić do tego, no bo dla mnie to jest kwestia, ale to jest kwestia tradycji, więc jeżeli dla niej to jest istotne, no to spoko, tak jakby okej. Będziemy twoim jechać, to może ja poprowadzę. A ty nie będziesz umiał moim samochodem to jechać. Ja będę umiał. Bez pomagania, bez niczego. Damian nigdy nie jechał moim samochodem. No ale mówi, babciu, ja sobie dam poradę. Będziesz wiedzieć, jak cofnąć? Nie wiem. Tym? Ty? Do przodu. Sama nie wiesz. Oj, no ja sama. W lewo ja i w górę. No tak, no. Tak, w lewo i w górę. Działa. Gdzież ty jedziesz? Kręcę. Kręć trochę. Nie ma wspomagania. Tak. Dobra, kierunek. Skręcaj. Ja jeszcze nie wiem gdzie. Dobra, jedziemy. Jedziemy do krzyża, tu za wiosną tak, i tak, do krzyża, no. Jedź szybciej, czemu ty pomału tak nie jedziesz? Wiem, nie chcę potrącić nikogo. Trójeczka, dobra. Tak. Lecimy. No. Super sprzęt. Świetna jazda. Nie wiem, czy to był sarkazm, czy... Bo przypominam wam, że w ostatnim odcinku sprzęt był naprawiany. 800 poszło, tak? Więc... I teraz trzeba wejść na górę i zanieść to wszystko. A, wejść na górę. To poczekaj, ja to może najpierw wniosę. No. Daj to. Ja sama. Dawaj mnie grabie, jak grabiami będę się opierać. No, godne podziwu jest to, że wiecie... Pomaga, tak? Ponieważ, no, umówmy się, ale coraz rzadziej się to spotyka i... No to jest smutne. Więc brawo dla
wnuka. Co będziemy malować z tego? No, tego żelaznego krzyżyka. Dobra, tam ile tam? Skórzu trochę. Nie, nie, to musowo mech zetrzeć. Musowo? Nie mam chłów. A ten mech nawet spoko wygląda akurat. O tamten, o tam, o ten. Generalnie to jest tak zdezelowane, że warto by było to wymienić chyba, ale rozumiem, że to jest sentyment, więc... Właśnie w ogóle, wiecie co, nie jestem sentymentalny w takie rzeczy. Kompletnie. Jakieś takie symbole, jakieś takie pamiątki. Dla mnie to wszystko, nie wiem, jeszcze zdjęcia to spoko, jakieś filmy i tak dalej, ale takie rzeczy, takie wiecie, no po prostu nie. Jakby kompletnie, kompletnie. Gdyby nie było to tutaj. Tych... Damian, z boku, co ty taki nieporadny jesteś. Nie wyzywaj. No. No, tutaj takie było to niefajne, szczerze mówiąc, to z tym nieporadny jesteś. Taka ocena bardzo szybka. Ciągam Damiana do krzyży dlatego, żeby on pamiętał, że to jest krzyż przez tatę postawiony. No i widzicie, no i to jest właśnie to, co nie... Ja rozumiem, jak jest jakiś dom, wiadomo, coś, co ma realną wartość w życiu i... Coś tylko, coś więcej niż sentyment i wiara, na przykład w tym przypadku. Na przykład w tym przypadku, wow. Natomiast ja rozumiem, z czego ona wychodzi. Inne wychowanie, inne wartości, przywiązywanie właśnie wagi do takich symboli. Po prostu, no po prostu, tak, no. Kompletnie tego nie czuję, kompletnie. No a dziadek robił, pomnicie, mnich zginął, no to mój tato postanowił, że no po nim nikt nie postawi tego krzyża. Postawił krzyż, napisał, że to on to zrobił i zaczęło do taty przyjeżdżać wiele ludzi zamawiać pomniki. Reklama się udała. Tak jakby, no może z góry. A może no. Z góry. No tak, 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 z góry. Przecież to nie ludzki pomysł, tylko natchnienie. Dobra, to... Okej. Okay. Ostrożnie, tylko trochę pędzel moczy. Tak. Ja, że dla mnie szczerze to wygląda gorzej, to wygląda jak drzewo umalowane do połowy, wiecie, masakra. Bez sensu, dla mnie to jest. Dobra, i z jakiej okazji się stawia te krzyże? Żeby wiodło się w życiu, jakieś nieszczęście, choroba to stawiali. No dla mnie zazwyczaj te krzyże są symbolem, niestety. No ale tutaj mam przykład innej symboliki. Ja uczę jego, żeby on trochę pracował. Uczę takich prac, które ja robię, żeby wciągał się do tego. No jak tobie to podoba się, Damian? Przecież no mówię szczerze, mi się to nie podoba, to wygląda gorzej. Fajnie, jak już idziemy w to, to fajnie byłoby na przykład jakiś wzór na tym zrobić fajny, taki jakiś ludowy może, to by spoko wyglądało. Ładnie. Tak. Ty zejdziesz sama, możecie złapać. Nie rusz, ja sama, ja mam ten pałkę. Znaczy podoba mi się to jej podejście, bo ona wie, że jest w stanie, więc póki jest w stanie, to po prostu chce funkcjonować samodzielnie i to jest bardzo fajne, to jest super. Natomiast też trzeba uważać, bo zauważyłem to, że nieraz starsze osoby, tak naprawdę już w podeszłym wieku, tak mocno podeszłym, nadal myślą, że mają tą młodzieńczą energię, gdzie ciało po prostu już nie jest to, gdzie ciało po prostu już no nie jest takie, jakie było i no nie ma co się oszukiwać, tak wygląda życie. I wtedy należy być bardzo czujnym, żeby właśnie wtedy się bardziej zainteresować, bo no może być różnie. Ta ocena sił, bo wiecie, w środku wszyscy jesteśmy silni całe życie. Jeśli mamy, wiecie, poukładane zdrowe poczucie własnej wartości i tak dalej, a potem ten moment, kiedy dowala właśnie starość, może być takim szokiem. No i trzeba wtedy uważać tak naprawdę, właśnie na kwestie chociażby fizyczne, po prostu. Nie każdy wierzy, że krzyż to jest naprawdę coś ważnego. To przychodzi z biegiem lat. Nie zgodzę się do końca z tym. Żyjemy w takim kraju, a nie w innym, w takim jakby to się zmienia i na dobre czy na złe, niech sobie każdy to oceni sam według siebie. Te pokolenia, które teraz wyrastają, szczerze, wątpię, że będzie taki sentyment do tej wiary, w której ten naród wyrósł. Po prostu taka kolej rzeczy, czy komuś się to podoba, czy nie. Takie jest moje zdanie. To co dzisiaj w praniu mamy? Zobaczymy, czy pastuch jest w porządku, wiesz, bo tam... Ja poprawiałam wczoraj, nie? No. Ale... Żeby wiatr nic nie zwalił.
pomoc mi jest potrzebna do wszystkiego, generalnie od A do Z. Także ja myślę, że nawet gdyby 10 osób tutaj było, no to dla każdego by się znalazło zajęcie i nikt by się nie nudził. No bym ci pomogła, ale się nie znam na tym. Jak się na pastuchu nie znasz? A co tu się znać? No przecież ja nie miałam pastucha. Nie miałaś pastucha? Dobra, nie przestawiaj, stój. Ja ten kawałek przestawiłam, ja muszę taśmę naciągnąć. A, dobra, dobra. To czekaj. Sama nie ogarniam, bo doba jest wiadomo za krótka. Mam tyle zajęć, że nie da się wszystkich ogarnąć. Chodź. Uważaj, bo ona może wydawać czadu. Chodź, chodź. Chodźcie, brudasy. Chodź, żaba, chodź. Tu chodź, chodź, chodź. Teraz uważaj, żeby cię nie szarpnęła. Co trzeba będzie, to Larysa pomoże. Też ja jej nie chcę przeciążać, wiadomo. Bo ona dalej w wadze wyścigowej, chuda, marna i w ogóle. Odpinaj pierwsza. No. Odpięłaś? No to tak. Puść ją. Puść, puść, puść. Ale dała. O, 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 o. Koń, który wychodzi po zimowej przerwie na wybieg, no to na pewno odczuwa radość. I tą swoją radość wyraża, brykając, skacząc. Aj, ja. Co tam, Wicio? Misiowa szaleje. No, twój koń. Podobnież. O. Tam, tam, taram, tam. Misiowa. Tutaj można oddychać pełną piersią i naprawdę odczuć wolność. Tym bardziej teraz, kiedy latają żurawie, zaraz przylecą bociany. Ale poczuły wolności, co? Oj tak. Ale ja już nie mogę z tymi kurczaczkami dłużej. Co? Bo one mi się zepsują. Szybko, szybko, szybko dawaj. Muszę ich dzisiaj wędzić. Wędziłam te kurczaki, bo mój nowo poznany pan Marianek mówi, że bardzo lubi kurczaki. Nawet mogą być gotowane, też lubi. No, no zaraz, aby łapnęło jedno. Dało się. To niedobry moment na dzwonienie. Tak, słucham. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. Ja dzwonię z ogłoszenia. A ja już zapomniałam o tym ogłoszeniu, a to... O, ona już kogoś ma, ups. Nieaktualne, panie. Nieaktualne? Nie, już się znalazł taki, ale... taki pan, co się zainteresował mną. Na razie odłożymy to znajomość. Ale bardzo młody głos przez telefon. No, na bliżej nieokreślony czas. To może ja podam swój numer, jakby się tam coś... A to on mi się wyświetlił, to on mi się wyświetlił, to ja sobie zapiszę w tym notesie oczekujących. No dobrze, to będę czekał na telefon w razie... No ja nie obiecuję, bo aktualnie ja mam partnera. No dobrze, no to dobra. Do widzenia panu. Do widzenia. Jasiu, a kto to dzwonił do ciebie? A ja nie wiem, jakiś chłop. No. Mówi, że ogłoszenie aktualne. A co, ty już masz? Kogoś masz? A, tajemnica. I następne. Ze sklepu nie są smaczne. Nie. Nie ma to jak swojskie zrobić. Patrz, jak i tak to wieje, o Jezu. Dobra, pięknie. No to ze sklepu to często jest podróba jedna wielka, umówmy się. Tylko nałożyj. Dobrze, Jasia, rozbieramy się. O! A ty, co to jest? Ależ musiała akurat zobaczyć! Co to jest? No to jest ta niespodzianka. Ty, o jakie duże, zobacz, ty! To ty masz tajemnicę przede mną. No tak wyszło. Przypadkowo odkryła te buty i może by jeszcze nic nie wiedziała. Gdyby nie miała tam obok tych butów swoich kapci dyżurnych, co ona je zawsze nakłada. Chodź, ci coś pokażę teraz. Ocenisz. Co ocenisz? To pokaż, pokaż. Czy chłop już jest na stałe? Jasia, ile ty tego masz już? O kurde, ona ma jego ciuchy już, no to Jasia, brawo. No chyba się udało, ale czy go poznamy w tym sezonie jeszcze? O Jezu. Się wprowadził chłop. Ty, jakie ładne to... Ej, no wprowadził się i ona do tej pory nie zauważyła niczego, okej. Okay. Wszystko pewnie elegancki. No tak przywiózł, tak powiesił. Ja tu on chyba mieszkał u ciebie już, co? Ty,
No chyba Mieszkę. Zobaczyli koszul na zabawę. Ola Boga. Podobają mi się jego ubrania, są eleganckie. Jak wiszą, to już może, że już wiszą, to zostanie. Ale masz niespodziankę mi zrobiłaś. Niespodziankę ci zrobiłam. Zrobiłaś mi niespodziankę, naprawdę. No to jedziemy do pracy. Do roboty, a nie do pracy. No my już byliśmy, pracowaliśmy. A co ty będziesz robić? To się zawsze znajdzie jakaś praca. A drzewo, ten gałąź tu ściąć. Tak. To jest bezpieczne? Patrz na głowę. Bardzo nie lubię leniwych ludzi. Lubię pracowitych ludzi. No dobra, tylko że tutaj czuję taką ocenę tego, co jest pracowitością, a co nie jest. I to mi się bardzo nie podoba. Bo po prostu to wyczuwam. Rozumiem, że praca fizyczna to jest pracowitość, a wszystko inne to już nie, tak? No właśnie, no. I to jest ciekawe, bo ja nie oceniam w ten sposób tego. Nigdy nie oceniałem. Pracowitość może mieć różne kolory. Pracowitość może być fizyczna, może być umysłowa, może być, nie wiem, że bardzo dużo czasu nad czymś spędzacie, po prostu jest to nużące. Równie dobrze pracowitością może być takie podejście do życia, że coś się super umie zrobić, umie się na tym bardzo dobrze zarobić i nie trzeba nie wiadomo jak się narobić, tylko po prostu żyć życiem. I to też jest dla mnie wymiar pracowitości. O to przyda się na kwiaty. To, no. To o taką gdzieś obciąć. Ja na gaz, a on za gaz. Nic, paliwa nie ma. Tak. Trudno, możemy iść do domu. Tak w ogóle, to gdyby wszyscy wszystko umieli i wszyscy byli w taki sam sposób i na każdym polu pracowici, no to kto by komu za co płacił? I w ogóle. Tak jest świat skonstruowany, że się wszyscy uzupełniamy w jakiś taki bądź inny sposób. Damian, wiesz co to za sprzęt? W życiu nie widziałeś. No może... Widzicie, to jest od razu ocena, bo ja to widzę, to jest jasne dla mnie. Tutaj jest ocena już od razu jego osoby przez to, że nie wiem, piłę nie widział na oczy albo z niej nie korzystał nigdy. No mi się zdarzyło kilka razy, to jestem pracowity czy nie? No to jest absurd, to jest absurd. To jest takie myślenie właśnie, no właśnie, prowincjonalne. Sorry, bardzo jednostronne, nie wiem z czego ono wynika naprawdę. Mocnie przyciskaj! No ona, nie wiem, to jest trochę upokarzające. Znaczy szczerze, to jest trochę upokarzające dla niego. No wiesz, to jest zrozumiałe, to musisz był trzymać. Damian, do spodu ciśnij. To ruch posuwisty. To nie ma opcji. Pokaż, ja ci pokażę, jak to się robi. A ty nie, siedź tam, druga leży. Damian, pracy nam się nie za bardzo chyba lubię. To nie pociąga jego. Nie każdego musi, nie każdego to jest cel. O, pokaż chociaż, co ty potrafisz. Super. Damian by nie chciał być na wsi, bo to trzeba lubić. Wieś to trzeba lubić. No przynajmniej tutaj się zgodzimy, że żeby coś robić i czerpać z tego przyjemność, to trzeba to lubić. Dokładnie. Tobie tylko kawa, a do roboty baleć boty. Kiedyś jak robili. Gałęzie suche trzeba te ciąć tym. Słuchajcie, no nie wiem, może tym tokiem rozumowania to trójpolówkę nadal stosujmy, no bo przecież w średniowieczu się stosowało, no to nie wiem. No nie, gdzie to występy jak... Damian, siły niewyrobione, mózgów nie ma. A ty teraz Uczeli. Dwa te pięki masz pociąć na rozpałkę. Gdzie siekiera? Ale no, ja nigdy w życiu siekiery w rękach nie miałem. No dobra, no ja trzymałem, ciąłem, ponieważ piec kaflowy miałem, no nadal tam jest, nie pytajcie. Kuchnię jakby na węgiel i na drewno i super. I mam się przez to czuć, nie wiem, jakoś, nie wiem... Urosnąłbym w oczach państwa przez to? Serio? No, nie wiem, no cały ten segment to jest dla mnie upokorzenie w tym momencie tego młodego człowieka, no. A z kobietą umiałeś spać? Co to ma do siekiery? No nie, no błagam, to jest po prostu już naprawdę poniżej jakiegoś poziomu, to... Przyniesie mi siekiery i spróbujesz rąbać. No dawaj tu koło chaty ogarniemy, bo bałagan kurczę, jak nie wiem, Witek też powyciągał rzeczy. Artystyczny nieład to jest ładna nazwa. Na burdel. Strasznego bałaganu. To możesz Wicia wyrzucać, masz. To też? To dobra ścierka. A tam szczaw. Czemu szczaw? No bo szczaw. Przetrwał zimę. To nie wiem gdzie. To daj, nie, to ja będę robić, wiesz co, bo ja muszę przywieźć ziemię i ten, to zostaw. Dobra, to ja śmiecie pozbieram. Bo to w charakterze doniczek jest.
to potrzebne? Ja tym pomidory podwiesz. To śmieciaka moja mała. Aż mi się zarzuciło do ciężarówki. Tu jeszcze, Witek, zobacz. To możesz podnieść. Te potrzebne są? Potrzebne. Witek, wiesz co, chyba ten twój basen to trzeba będzie już wyrzucić jakoś. Co go koty pazurami podarły. Nie. Co nie? Nie podarły. No przecież porobiły dziury. Nie porobiły, tylko skakiwały do basenu. No skakiwały się, dziury porobiły. To potrzebne? To? Nie wiem, połóż na razie, zobaczymy. W domu powinny być rzeczy albo ładne, albo pożyteczne, tak? Resztę się wyrzuca. No i po raz kolejny muszę się zgodzić z Antoną, z jej filozofią funkcjonowania. Feng Shui, czy co tam, jak tam? Szusza? Nie wiem, jakby widzę, że dobry humor mi się... Już mi się faza włącza jakaś, widzę za dużo tego wszystkiego na jeden dzień. Tak. No ja tutaj podzielam. Ale że rzeczy jest dużo po prostu, no to... To trzeba będzie wywalić jak te, jak plastiki będą zabierać. Aha. A to raz na 3 miesiące tylko biorą. To zostaw na razie, no bo co z tym zrobisz, no? Prowadziłam bar, więc samych serwisów obiadowych to mam jakieś 60 kompletów. No ale wyrzucić nie wyrzucę, bo to jest generalnie no, w dobrym stanie. Także coś z tym kiedyś zrobię. Nie no, szczególnie to jest w dobrym stanie, jak leży na zewnątrz. Witek, a wiesz, że to są takie kubki, co ja na pomidory zostawiałam? To może tego nie wyrzucaj, co? Nie będę. Tutaj kubeczki, o tak. Cacy. Ja myślę, że na pewno potrafisz. Potrafię. Musisz się uczyć. Bo co, bo jak nie będzie umiał tą siekierą rąbać drewna, to co, to nie jest już mężczyzną prawdziwym? Ludzie, co tu się dzieje w tym momencie? Ja, dobra. Może intencje są właściwe, ale sposób wykonania jest tragiczny. No tak, dziś może mniejszą. Oszczona. Mniejszą źle się rąbie. Ja drugą wezmę, ty i tamto weźmiesz. Nie no, ja jedną usypę. No. A to tam trzeba jakoś rąbać, tak, nie tutaj. No. O, widzisz? Ej, gdzie tam jesteście? Samo się porąbię? Idziemy. Chodź, Aba, idziemy rąbać, bo ten krykun krzyczy krykun na nas. Dlatego Mikołaj powiedział, żeby on przyniósł siekierę, żeby zobaczyć, jak to on rąbie drzewa. Dużo chcesz tego będzie? No wszystko pociąć. Całe doma. No. To wszystko będziemy ciąć? Ja. Tak. A on może siekiery nie trzyma w ręku. No nie było potrzeby takiej. O, z takim zamachem na taką gałązkę przestań, ty. O, tak. Siekiera tempa. Ciężko tobie to idzie, Damian. Mogę ja tego dużego? Proszę. No, z dwóch rąk. No, raz, dwa. No, jeszcze raz. Damian i Mikołaj to jest, no, z innych światu. Mikołaj jest wychowany na wsi. Całe życie od malutkiego i on ciężko pracował. O! To jest życie. A Damian jest z miasta chłopiec. Jemu wszystko, no, lekko przychodzi. Nienawidzę czegoś takiego. Nienawidzę wartościowania, że to, że ktoś jest z miasta, to komuś wszystko lekko przychodzi, naprawdę? No, mi nic w życiu lekko nie przyszło jakoś. Co jest tak umniejszające, tak dzielące. Nie, straszne, po prostu straszne, sorry. To jest straszne. Ech. Nie musiał pracować, samochód dostał na 18. To tak nie było dla Mikołaja, on musiał na wszystko zarobić. No to witam w klubie w takim razie. Rozumiem, że ona się odnosi do wnuka w tym momencie, ale ja cały czas czuję przez te słowa ocenę całej grupy, całych grup społecznych. Wieś, miasto, miasto, wieś. Nie podoba mi się to, ponieważ do tego momentu aż tak nie było to w tym, nie, do tego momentu, no, oprócz Aldony, która nieraz tam miała swoje wynurzenie, ale generalnie, no tutaj to już po bandzie lecimy. O, synku. Panie, to nie idzie. Dobrze, to my idziemy na herbatę. No. A ty będziesz rąbać? Tak, ja mi się to spodobało, świetna zabawa. No dobrze. Ten ton wyraża wszystko.
Janek jest bardzo religijny i mama kazała nam brać ślub kościelny, jego mama. A to nie jest ten pan, co był wtedy na sam koniec odcinka ostatniego? Czy przedostatniego? Nie wiem, już się gubię w tych imionach, naprawdę. Powiedziała, że to nie możemy tak sobie żyć, jak chcemy. Żeby mieszkać w jednym domu, to trzeba mieć ślub kościelny. Ja żadnego na razie ślubu w tym kraju nie mogę wziąć, więc po co ja się będę tutaj wysrywał w ogóle czymkolwiek? Tyle w temacie. No i Marianek powiedział, że weźmie ten ślub. Dobry jest opiekunczyk, bał. A kiedy zapoznasz mnie z nim? Odbiję go, nie, nie, mój O, cholera wie, nie. Cholera wie, zawsze najlepsza koleżanka to tak robiła. Nie, smarujemy? To smarujemy bułeczki. Dawaj, dobra. Ty, a co Marianek lubi najlepiej? Mięsko, boczek, krzyżówki rozwiązuje, tak? Mecze ogląda. Aha. Ostatnio tak oglądał mecz. Sportowiec? Mecz oglądał. Polska Walia, tak go nogi bolały. Tak? A co on kopał? Na leżąco oglądał ten mecz, a tak go nogi bolały. Próbujemy tej maślanki jeszcze. Trzeba stół przestawić. Czekaj, pomogę ci. Dobra. Może i dla mnie jakiego by tam znalazł? Nie ma kolegi? Nie pytałam się. To zapytaj się. Przyjedzie, to będziecie rozmawiać. No, to wiesz, jak ja będę świadkowo, no to... A, no tak, no potrzebny jeszcze świadek. Świadek potrzebny, no. O, dziewczyny rozmawiają. Ej, suprenka! To jest chyba raczej płomienna dyskusja. Uważaj. Moim skromnym zdaniem, jak ona jeszcze ma siłę tak się pruć do swojej koleżanki, to jeszcze ona chyba się na taki poród nie szykuje. To będzie młode żrebie w takim razie. I od razu będzie umiało chodzić, co nie? A człowiek to po prostu, bo chyba tak jest. Chyba, że jestem ignorantem i teraz coś ściemniam. Przynajmniej antylopy tak mają. A my co? Wychodzimy i po prostu jak nie, jakieś pokraki, co nie? Ja wiem, że jesteście zmęczone. Trzeba trochę drewna narąbać. Ja już nawet boksu nie daję rady zamykać, no. Dobra, oszukiwałam. Drewno już narąbałam. Ale w ogóle ta gospodarstwo, niech to widać, że takie... Takie, wiecie... Z takim dowaleniem. Chodźcie na rela. Okokrzone. Przygotowałam dla was. Czy ty nam odpaliłaś balię? O, fuck, serio. No dobra. Tu mnie macie. To ja mogę tam na tydzień sobie ten i mogę tam ten. I tego też. Ciepła woda już. Biegnijcie już się przebrać, a ja jeszcze podłożę. Wiesz co, mama, jesteś kochana. Nie no, po prostu mega. No to jest po prostu, to jest klimat. Ojoj, mama, jak ty tą wodę nagrzałaś. Kurde. Chciałam dobrze. Zmarzłyście, więc... Nie no, mega sprawa. No po prostu zazdro naprawdę tutaj. Balię kupiliśmy. Ponieważ kilka lat z rzędu nie pojechaliśmy na żaden urlop. Ale zobaczcie, no taka tyranka totalna, no. Kilka lat z rzędu nie byli na żadnym urlopie. Słuchajcie, no ja wszystko rozumiem. Praca, praca, praca. Muszę sobie sam o tym przypominać. Ale ważny jest odpoczynek, bo wtedy ta praca nie będzie tak efektywna, jak powinna być. No a poza tym, to miejmy coś z tej pracy, tak? No nie po to się pracuje, żeby cały czas nadal pracować. Miejmy jakąś radość z życia. Znaczy ja wiem, że... Ewidentnie to jest ich radość, co nie? I mi też się super nagrywa filmy i w ogóle. Ale trzeba sobie przypominać, że nie tylko tym człowiek żyje, serio. Trzeba, nie wiem, poszerzać horyzonty, fajne miejsca nowe zwiedzać, spróbować nowych rzeczy, no kurde, naprawdę tyle rzeczy jest na świecie do zrobienia. Jeszcze do towarzystwa wam by się chłopcy tu przydali. O, co za piękna aluzja. Kobiety na wsi mają większy problem z znalezieniem faceta niż te kobiety w miastach. Jak ja nawet chciałam Tindera założyć, no to jak to by wyglądało? A, no bo od razu ocena, wiadomo. I wszyscy by wokół zaczęli ploty roznosić, że ja już taka zdesperowana. No właśnie, najgorsze to jest te właśnie ploty, nie? No właśnie, to jest przekichane w tym wszystkim, no. Duża cena za spokój. Jakiś tam. W swoich własnych oczach przynajmniej, tak? I za to, co się kocha. No bo one ewidentnie to lubią tak tutaj. To nie ma tutaj raczej dyskusji. My z mamuśką... uwielbiamy rozmawiać o wszystkie tematy. Nie, mi się bardzo podoba, że... Mama jest taka otwarta, tylko to taka aluzja, wiecie, w stylu lat 90. 2000. No ale
Chyba naprawdę tutaj mają bardzo spoko relacje. Ja idę, zrobię obrządki, wy macie wolne. O, teraz to! A ty tam co już pichluszu robisz? Skończone. Wszystko zostało zrobione. Tak? To któraś jest moja? Co wy tu jeszcze robicie? Coś wam tu jeszcze pomóc, czy...? Tak. No to był układ. Kto to zaladował? Co? No ja. No to rozładować. To po co ja to ładowałem? A skąd ja wiem? Damian z Mikołajem. Dogaduje się no dobrze. Kiedyś za dużo wyszło. Daj mi to pieniądze. Cudownie, jak widać. Proszę. No dobrze. Popatrz ty, no. Sieroto. Nie pojęcie. No jeszcze sieroto, naprawdę cały czas kontynuujemy tę narrację. No jest to poniżej. Ja nie wiem, czy oni sobie zdawali sprawę, że to będzie wyemitowane naprawdę, bo... No... Ja na jego miejscu bym się wkurzył, lekko mówiąc. Ta-ta-ta! A-la-la! Pękło? Ale coś tam, któremuś tam się nie spodoba, to najwyżej tam jeden drugiemu burknie. No to źle jest? O to? Źle jest? Człowieku, ja bym tego... W życiu nie zrobił. Nie. No właśnie. Bo to jest badziewie. Wiecie, ja rozumiem show i tak dalej, ale to są słowa, które... Chcielibyście to usłyszeć, biorąc udział w jakimś reality show, naprawdę? Co badziewie? No to pęczki do pęczków, drzewo do drzewa, a nie tak o. Mikołaj dużo gada i potrzebnie i niepotrzebnie czasem gada. Ty kierownik, popatrz, jak oni pracują. Zegarkiem na ręku, godzina czasu taczkę wyładowują. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo nie mamy twojej pomocy. Haha, pomocy! Dziękuję za nic nie robienie. Patę wypijcie. Dziękuję bardzo za robotę. Oto tyle zarobiłeś dzisiaj. Za robotę. Ja bym mu to jajko, wiecie, teraz rozbił na głowie. Żartujesz? Za taką robotę, człowieku. Jedno jajko. Ale, ale mało zrobiłem? I to bociane to jest jajko. Bocianie? A może to odaby? Nie no, wiesz, ile mi to zajęło porąbać to? Ile? Długo. No daj coś więcej niż jajko? Choć jeszcze jedno jajko. Jakie nie? Swoje oddam? Nie no, wiecie co to jest? Czy ciężko mi się to w ogóle ogląda w tym momencie już? Proszę. To jest moja zapłata, tak? Tak, do jajka tego. Kurkę nakarmisz i może drugie zniesie. Babciu, ja no. Dziękuję za te dary, no. Będę się zbierał. Straszne te dary. Jak on dał dla Damiana trawy, no to ja więc ja ukosiłam trawy trochę i dałam dla jego owiec. Znaczy to jest poziom, znaczy tutaj już naprawdę poruszamy się w oparach żenady. Damian to jajko zarobił ode mnie, a co ja zarobiłem? Trawę dla owiec. To za trawy? No a jak ty myślałem? To za dużo. To za dużo? Zdziwiony był, że tak mała, a ja mówię, a co ty dałeś dla Damiana, to ja tobie też tak dałam. To jeszcze może dwa kamienie włóż. Dobra, poszli. Gdzie ja poszedł? Poszli. Ty, a gdzie mój kubek? A ja nie wiem. To ty już zabrałaś? Gotowe. Zobacz, jakie ładne. Ale ładne. Ładne kuraki. Bierzemy, bo nie uciekną nam. Ale pięknie. Oni nam uciekną. Takie czerwone. Kerwozynowe? No zobaczcie, i to niemalowane chyba. Z Tereską się dogaduje dokładnie. W ogóle się nigdy nie było żadnej kłótni. Wymiana zdań może była, że to zrobimy tak, albo zrobimy tak. Wiecie, nie każda przyjaźń musi polegać na aż tak idealnym prowadzeniu, ale... Jeżeli tak rzeczywiście jest, nie mieli nawet okazji, nie mieli przyczyny nawet ku temu, żeby się kłócić, no to super. Natomiast warto mieć na uwadze to, że no może być taki moment, oby to nie był Marian, że no jakaś się kłótnia pojawi, nieznaska, tak, no jest to naturalna kolej rzeczy. Natomiast no po jakimś długim czasie to naprawdę są takie relacje już, że ciężko je tak po prostu zabić. Od tak, jakąś zwykłą kłótnią. Oby nie Maria. Ale żeby się kłócić, to nam się nie zdarzyło. Dobra, Tereska, ja jedzie się... już, papa. Pa, Mąsiuńku. Z Tereską można jej ukraść krowę, nie tylko konia. Ona by wiedziała, co z tą krową zrobić. Nie no, mega, no mi się strasznie podoba ich relacja. To jest tak naturalne, tak niewymuszone... Naprawdę, to jest coś. Dziękuję
ci, Jasiu, za cały dzień. No. Dziękuję za masełko. No, dobrze. Dziaczki. Ja poznałam tego nowego pana, ale z Towarzystwa Tereski to bym nie chciała zrezygnować. No, to o tym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Dla mnie też to jest nienaturalne, jeżeli się wybiera jedno bądź drugie. I jedna relacja jest do czego innego, druga do czego innego, mają inne cele, mogą się świetnie uzupełniać. Po co wybierać? Bez sensu. Szerzej o tym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Z tymi co? Z tymi? No. A to możemy sobie ognisko zrobić, bo ja kiełbasę kupiłam dla ciebie, bo ja to kiełbasy nie wiem, wiesz, mięsa w ogóle. Ja, ale wiesz, jak ja pamiętam to, jak się drzewo takie te z igieł paliło, to tak pachniało lasem. No bo to pachnie. No i czuć. To co, idziemy, Wicia, ja pójdę po siekierę i porąbiemy trochę te gałęzie, co? Tak. Co ty ciągałeś? Ciągałem, żeby wynieść je do ogniska. Mhm. Ciągałem, bo one są potrzebne. No to ja idę po siekierę i porąbiemy. Zaraz inne gałęzie jeszcze trzeba będzie przyciągnąć, wiesz? Przynieś. No przynieś. Ja będę ci pomagał zawsze. No dobrze. Puść. Trzeba będzie porąbać trochę, wiesz? Na ziemi to tak fajnie nie jest, ale... Formy nie ma. Trochę za gruba jestem. A gdzie jest Larysa? A tego to ja nie wiem, chodź. Zostanie na długo? No chyba na długo, nie wiem, zobaczymy. Możesz jej zapytać. Trochę jest poustawiane, posegregowane. Co uszkodzone zostało usunięte. Już koniec, dobra. Tam trochę mniejszy bałagan. Ale wiesz, nie da się ogarnąć wszystkiego, nie? Zejdź z dymu, bo się uwędzisz. No i dobrze, wędzone dłużej trzyma. No tak, też prawda, kurno. Dawaj kiełbachę swoją, to sobie ją usmażysz na tym. No. O, poszła. No. Więcej nie chcesz? Nie. To trzymaj masz, smażce, a ja będę ten piecz, a ja będę pilnować, bo tu koty inaczej wejdą. Przy zachodzie słońca, no, wyszło rewelacyjnie. Na świeżym powietrzu. Słysząc żurawie krzyczące. Tak. Taka odskocznia od codzienności to jest super sprawa. I co, zostajesz czy zwiewasz? Na razie zostaję. Na tydzień czy na dwa. Może na rok nawet. No i moi drodzy, moje drogie, tak dobraliśmy do końca pierwszego sezonu reality show Żony Podlasia. Mam nadzieję, że było miło, pomimo tego, że robiłem to długo. Jeśli tak było, to zostawcie polubienie, subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Zaczynamy. Będzie się działo. Dzięki wielkie i pa, pa. Pa, pa.